Natomiast muszę się pochwalić, że tam z 3 miesiące temu wydawnictwo Pruszyński Spółka zgłosiło się do mnie, zaproponowały teraz to ładne takie wywiad rzeka, to się nazywa. No i że żeby ze mną Artur Andrus rozmawiał, tu muszę od razu powiedzieć, może ktoś z Państwa wie, to ja uwielbiam Artura Andrusa, my pracujemy razem, dzieli nas różnica pokoleń, dzięki temu ja mówię, nie ma żadnych takich podtekstów, bo ja mówię, że z wiekiem to płeć zanika, czyli nie traktujemy się kobieta mężczyzna, że mój mąż też uwielbia Artura Andrusa, tym bardziej, że taki z serialu Spadkobiercy, taki że miałam jego mamę, coś bardzo, my już kiedyś wpadliśmy, ponieważ my, szczerze mówiąc, nie chcieliśmy mieć dzieci, nam się tak udało, ale jak poznałam Artura Andrusa i mąż go poznał, to powiedzieliśmy, że jego byśmy adoptowali, nie żeby nas utrzymywać na stałe, chociaż nie bylibyśmy tak się bardzo, nie wiem, skłonni bronić, gdyby chciał nas utrzymywać, ale nie, że bylibyśmy dumnie, że taki nam się udał syn, no ale przynajmniej w serialu on został. Zresztą, a właśnie a propos tego, że nie chcieliśmy mieć dzieci, to ostatnio byłam w takim programie, jedna pani coś tak palnęła z nienacka, że właściwie kobiety, bo ja zawsze mówię, że tak, chociaż widzę, że tu jest dużo pan, ale ja też sama przecież. Może się nie rzuca w oczy, ale jestem jeszcze kobietą. A mimo to, że wolę, a może właśnie dlatego jednak, wolę mężczyzn. No i właśnie tak kiedyś taką panią i ona powiedziała, a ja się dziwię pani Mariu, bo kobiety to w tym naszym życiu są jak słońce. Ja mówię, och, to pewno PiS by chciał, żeby kobiety były jak słońce, bo by codziennie zachodziły.